Cześć, witajcie. Chciałbym wam pokazać panel wagi. Kiedyś zdobyłem takie coś w prezencie uszkodzone. Słuchajcie, to jest model, tak jak tu widać dokładnie. Czyli dokładnie z 82 edycji. No generalnie nie musi być edycja, może być to seria, cokolwiek, żeby w każdym razie się pokrywało. Słuchajcie, panel po włączeniu miał błąd, error 603. Czyli to jest błąd, który odpowiada za odczyty dokładnie z samej wagi, z czujników tego, co się dzieje, czyli interfejs uszkodzony jest wejściowy. Ja już to sobie przygotowałem, co prawda wcześniej to, troszkę mi się tutaj rusza ten ekran. Przygotowałem panel. Przede wszystkim co? Po otworzeniu, słuchajcie, uwaga, żeby nie wyrwać tasiemki. Tu jest taka tasiemka bardzo delikatna, ale spokojnie ręką to możemy sobie wypiąć bezproblemowo. Ja wam wytłumaczę pokrótce, co prawda mogłem to zrobić wcześniej, ale no nie przemyślałem tej kwestii. Na pewno pierwsze co robimy, słuchajcie, wyłączamy urządzenie z prądu. To jest bardzo ważna rzecz, żeby coś tam się niepotrzebnego gdzieś tam nie podziało. No i co potrzebujemy, słuchajcie, ja już tu sobie przygotowałem, odkręciłem. Tu są dookoła cztery śrubeczki. Te cztery śrubki musimy odkręcić, to są nakrętki takie malutkie. I tu mamy dwa piny zasilające. Tu jest transformator, na wyjściu którego jest około 15 V, także to wejście mamy tutaj, możemy sobie zaznaczyć, bądź według filmiku będziecie widzieli, że to są dwa piny od prawej strony, to są piny zasilające. No i co, odkręcamy sobie to, ja sobie tu zaraz odkręcę to. Odkręcę sobie tutaj śrubeczki, o, dokładnie. No i co, wypinamy sobie te przewody. I po odkręceniu tego panela wyciągamy sobie cały panel na zewnątrz. Zaraz ja odsunę tą blachę, co by mi tu nie przeszkadzała. No i tak, słuchajcie, co na pewno będziecie potrzebowali, żeby zrobić zabieg do naprawy czegoś takiego. Na pewno będziecie potrzebowali lutownicy, odsysacza. Ja mam, słuchajcie, odsysacz, zaraz wam pokażę. Taki wynalazek przeze mnie zrobiony. Sprawdza się w 100%. Jest tam nawet filmik o tym, jak ja go zrobiłem. Ze zwykłego odsysacza, który tak naprawdę nie sprawdza się na co dzień. Przerobiłem. Założyłem w obudowę od starego zasilacza komputera. Tam jest sadzona pompka od zamków centralnych, od samochodu, która kiedyś była stosowana. No i po prostu jak włączam tutaj guziczek, bzyk, 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 bzyk. Włącza się pompka, która wyciąga cynę. To się naprawdę sprawdza w 100%. A wiatrak jest po co? Wiatrak i tam jest wkładka w taka, z takiej ligniny włożona, żeby po prostu wyłapywała mi te wszystkie opary, które są. Ale dobra, nie będę zatruwał, bo nie o tym mowa. Więc tak, słuchajcie, żeby dostać się pod spód, to jest taka sprawa. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy nie, będę się starał, żeby było widać. Żeby każdemu ułatwić tą sprawę. Wyświetlacz sam tutaj od góry ma piny, które są niezespolone z dołem. Jest po prostu kość, która się tutaj łączy, także tu się nie martwimy. Natomiast na pewno co będziemy musieli zrobić? Te cztery piny, które są tutaj, o, ustawimy teraz. One są widać teraz polutowane przeze mnie. Te cztery piny pasowałoby po prostu przeciąć. Najnormalniej w życiu wziąć przeciąć, żeby nam ułatwiło sprawę. Także te cztery piny, po prostu żeby nie oberwać podświetlenia, odcinamy. Słuchajcie, tu mamy dwie diody, od których musimy odciąć. Tutaj odcinamy nóżki i tutaj. Ułatwi nam to, żebyśmy się nie stresowali, że coś tam zrobimy nie tak. No i co, słuchajcie, żeby nam cały panel mógł zejść, potrzebujemy lutownicy. Tu, słuchajcie, są cztery takie wlutowane piny, które trzymają nam całą tą blachę dookoła. To blachę musimy niestety rozlutować. Pamiętajcie, nie użyjecie odsysacza jakiegokolwiek. Najpierw weźcie sobie kalafonię, dobrze te luty sobie poprawcie normalną, świeżą cyną razem z kalafonią. Ułatwi wam to wylutowanie. Także generalnie, jeżeli odsysacz macie, to ok. Jeżeli nie możecie sobie poradzić odsysaczem, to po prostu użyjcie plecionki. Ja wam pokażę jakieś wolnej. O, ja tu mam na przykład plecionkę taką, tego typu. Tylko trzeba ją dobrze sobie kalafonią po prostu zlać. Ułatwi to na pewno.
No i teraz tak, słuchajcie, jak wylutujecie sobie te piny, to zejdzie wam cały ten wyświetlacz. Pod wyświetlaczem, no kurczę, muszę wam w takich warunkach pokazywać, ale niestety, ale staram się, żeby to każdy mógł zrozumieć. Zaraz za portem tym, bo tu jest port autokomunikacji, już bezpośrednio to co do wagi leci, jest taka blacha ekranowa. Tam w środku widać, to jest taki ekran, taki można powiedzieć kwadracik, prostokącik, taki z dziurką wytłoczoną. To jest po prostu izolacja ekranowana i ona się trzyma tutaj na tych, słuchajcie, 7 takich bolczykach. Tu są te bolczyki takie 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I to też musicie zebrać cyną. Znaczy zebrać cynę tutaj z tych pinów, żebyśmy się mogli dostać do środka. Natomiast to pokrótce, co musicie zrobić, co musicie rozlutować, żeby się wydostać, żeby się dostać ogólnie tam do środka, jeśli chodzi o kwestię tego błędu 603. Jeszcze słuchajcie, na przykład przy okazji powiem, a zaraz dojdziemy dalej. Czasem się komuś pokaże błąd, error samej baterii. Tam słuchajcie, jest akumulatorek pod spodem, który odpowiada za podtrzymanie pamięci. On jest tutaj celowo przyizolowany taką gąbeczką, żeby po prostu się ta bateria nie zwarła, ale czasem jest tak, że ta bateria sama z siebie padnie. Więc słuchajcie co, no po prostu trzeba się do niej dostać, zobaczyć jakie ma napięcie. Jeżeli nie ma faktycznie tych 3 V, no to trzeba ją wyrzucić. Natomiast słuchajcie, co dotyczy sedna sprawy tego ekranu. Ten ekran, jeżeli zerwiecie tam pod spodem, jest go ciężko wylutować, ale spokojnie, powoli lutując dacie radę. Pod spodem macie taki układzik, tylko musicie najpierw sobie sprawdzić dokładnie, raczej w 82 będzie ten model, czyli to jest Cirrus, CS5532AS i u mnie jest tutaj, słuchajcie, u mnie jest tutaj chyba Z-ka na końcu, dokładnie tak, u mnie jest tutaj ASZ, tego Z nie widać, co prawda gdzieś tam się zamazało. Ale to jest ASZ. Jest to ważne, dlatego że od końcówki literowej zależy, jaka, ile po prostu kilobitów zabiera taki układzik. Bo to są malutkie, ale są i 16, są 24. Także na pewno CS5532. I tak jak w tym przypadku jest tu ASZ. Taką kość będziecie potrzebowali. Nie jest to kość tania, bo ona kosztuje średnio tam gdzieś od 40 do 50 zł. Tak ona wygląda w rzeczywistości. O, to jest układzik taki malutki. O, może nawet widać jego tam jakieś parametry. I ten układzik, słuchajcie, siedzi sobie pod spodem tam. Układ taki wylutowujecie, słuchajcie, hotajrem, ale nim wylutujecie, to jeszcze rzecz jest taka. Na całej długości tutaj tego wejścia macie, słuchajcie, takie oznaczenia ceweczek, które są w formie zabezpieczenia. Tam jest L i na przykład jest L, powiedzmy L300, L302, 304 i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu cewki, które zabezpieczają samo wejście, bo czasem jest tak, że upali komuś gdzieś tam wejście i wtedy nie pokazuje z wagi odczytu, ale to nie ma wpływu na wyświetlenie tego błędu error 603. Także słuchajcie, nie dajcie się nabijać na butelkę. I słuchajcie, jest jeszcze ważna sprawa taka. Po wymianie układu, tak jak w moim przypadku i wydaje mi się, że raczej w większości, bo to jest układ, który przejmuje troszkę pamięci na siebie. Słuchajcie, legalizacja została po prostu wyłączona. Czyli to, co legalizacja tutaj była, że jest brak legalizacji, to po wymianie tego układu, a pisze po prostu, że cecha legalizacji jest, nie wiem, wyłączona, ona tam jest jakoś sprecyzowana. Legalizacja została zniesiona. No, także tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Także prosty zabieg, no wiadomo, trzeba się troszkę poświęcić, ale myślę, że komuś coś tam ułatwiłem. Jeszcze jest taka rzecz. Czasem, słuchajcie, panel się wam w ogóle nie chce włączyć. No i żebyście tak dla potomnych wiedzieli, tutaj macie, zaraz ja czymś to pokażę, są macie bezpieczniki.
To są jednoamperowe bezpieczniki na wejściu, które są. Zdarzy się po prostu tak, że któryś tam z tych bezpieczników też może się spalić. No i to ta sama historia, tylko że się w ogóle nie chce włączać. No bo wiadomo, za wejściem tu macie zasilacz prądu zmiennego, także tu macie około 15V na wyjściu. Jak się wam nie włącza, sprawdzacie, czy macie napięcie zasilania tutaj na tych. Jeżeli macie, to to napięcie ma być też za bezpiecznikami. No i później już macie sam mostek prostowniczy, który zasila całość. Także słuchajcie, nie będę wam zatruwał. Jeżeli słuchajcie, pomogło wam nie nabijać się na butelkę i nie płacić wielkiej kasy za naprawę tego typu urządzenia, które widzę na rynku, no po prostu pada. No cóż, mi się co prawda do niczego ta waga nie przyda, ale chociaż sama frajda, że udało się coś naprawić i zrobić i to żyje. Tym bardziej, że kurczę, kość miałem taką, bo kiedyś była okazja wylutować sprawnego urządzenia, bo zazwyczaj lubię gdzieś tam wylutowywać rzeczy, które mogą się gdzieś tam kiedyś przydać nietypowe, no i akurat się przydało. Także słuchajcie, jak się filmik przyda, łapka w górę, no i co, no zapraszam do jakiegoś następnego filmiku. Ewentualnie ja wam mogę pokazać po włączeniu, nie wiem czy mi się kurczę uda, nie uda mi się jedną ręką. W każdym razie słuchajcie, błąd zniknął po włączeniu, jedyne co mi pokazuje w tym momencie to tylko kreski, dlatego że nie ma wagi. A wagi, słuchajcie, próbuję jedną ręką, drugą trzymając telefon, dlatego kurczę mi się to wszystko rusza. Nie uda mi się tego złożyć, bo nie chcę tasiemki zerwać, tej tasiemki, żeby nie zerwać. Także słuchajcie, po włączeniu błędy znikają, wszystko znika, pojawiają się kilogramy, pojawiają się kreski. I to naprawdę zaczyna funkcjonować po wymianie samej kości, bo to jest kość, która odpowiada za przerzucanie sygnałów po prostu analogowych z odczytu z wagi na sygnał już cyfrowy, który wchodzi do procesora bezpośrednio. Dlatego on jest w ekranie tam, żeby nie było jakichś tam po prostu jakichś harmonicznych, jakieś rzeczy po prostu z pola magnetycznego, żeby gdzieś tam coś nie zakłócało. Także nie zatruwam, jeszcze raz łapka w górę, no i zapraszam do następnego. A jak macie jakieś tam problemy tego typu, piszcie, co będę mógł, ewentualnie to odpowiem. Dzięki.